Ksiądz Eugeniusz Marciniak, krajowy duszpasterz pszczelarzy, ale także bez wątpienia entuzjasta wszystkich produktów pszczelich, prawda? Miłośnik pszczół i tego wszystkiego, co one robią, to wspaniałości dla naszego organizmu, proszę Państwa, i nie tylko na przysłowiowe przeziębienie czy serce. To, co pszczółki robią, przypomnę w tym miejscu, poza miodem najbardziej znanym, popularnym od tysięcy lat w Polsce, też od paruset, bardzo cenionym przez ludzi, jeszcze pszczółki robią pyłek, bez którego żyć nie mogą, paradoksalnie bez miodu mogą, ale pyłku się niczym nie zastąpi. Z tego pyłku na okres, kiedy on jest im niedostępny w przyrodzie, na przykład teraz, a muszą konsumować, bo wbrew pozorom, wbrew temu, co się sądzi, pszczoły nie jedzą samego miodu, pszczoły jedzą mieszankę pyłkowo-miodową, czyli papkę pyłkowo-miodową i na okres zimy sobie z tego pyłku, który zbierają latem, przygotowują pierzgę, ale to temat oddzielny, pierzga, którą niektórzy nazywają najcenniejszym produktem pszczeli. Robią poza tym propolis, zwłaszcza na niezastąpione na przeziębienie, tak zwane przeziębienie. Robią też mleczko pszczele, robią jeszcze wosk, robią jad, którego tak bardzo się boimy, no i robią jeszcze mikroklimat. O każdym z tych pszczelich wytworów można by, proszę Państwa, mówić i mówić. Ale pani redaktor mnie tu prosi, żeby coś, ponieważ jest sezon grypowy. Dokładnie. Coś po co w pierwszej kolejności powinniśmy sięgnąć? Tak jest, bardzo dziękuję. Pani redaktor, otóż najcenniejszy jest propolis, a nie wszyscy mają do niego dostęp. I nie zawsze on ma jeszcze właściwości trwałe, bo on w jakimś okresie traci te właściwości. Ale najbardziej dostępny jest miód, proszę Państwa. I w każdym miodzie są te właściwości antybakteryjne, antywirusowe. Jednym więcej, drugim mniej. Ocenia się, że średnio na jednostki jest go, tych jednostek przeciwprzeziębieniowych, tak to nazwijmy, prawda, wiemy o co chodzi, jest ich 6. Ale i jedząc miodek systematycznie, oczywiście można zapobiec przeziębieniu. Ale kiedy są już takie sytuacje, że człowiek jest przeziębiony, no to jak powiedziałem, idealnie byłoby mieć propolis, on skutecznie działa, nazywają go nawet antybiotykiem XXI wieku i jest skuteczniejszy niż każdy z 240 iluś antybiotyków, które medycy wymyślili, proszę Państwa, wiem co mówię. Natomiast radziłbym serdecznie Państwu, którzy macie dostęp do miodu, byście go Państwo poprzez swoje działania zintensyfikowali jego działanie przeciwprzeziębieniowe. Co to znaczy? Z pewnością Państwo słyszeliście, że wielu ludzi przed spożyciem miodu rozpuszcza go w wodzie. Nie zawsze wiedzą dlaczego. Otóż proszę Państwa, badania profesora Artura Stojki z Akademii Śląskiej w Katowicach wykazały, że miód rozpuszczony w wodzie na kilka godzin w temperaturze pokojowej namnaża w sobie z punktu wyjściowego, jak mówiłem, tych 6 jednostek w postępie geometrycznym jednostki przeciwprzeziębieniowe, tak je nazywam. Proszę Państwa, więc nic stoi na przeszkodzie, byście sobie wieczorem przed spaniem, kilka godzin przed użyciem, do naczynia włożyli porcję miodu, na przykład łyżkę, zalali wodą. Najskuteczniejsza byłaby letnia woda, ale każda jest zdrowa, z wyjątkiem oczywiście wrzątku, który, jak Państwo wiecie, wysoka temperatura zabija wiele składników, w miodzie też, i rozpuścili ten miodek w wodzie i zostawili w temperaturze pokojowej do rana. Rano proszę uzupełnić ten roztwór odrobiną ciepłej wody, by nie był on zimny, ponieważ najkorzystniej jest wypijać go na czczo, na pusty żołądek. Gdyby ktoś nie miał rano czasu, no to później, ale jak mówię, na pusty żołądek najlepsze efekty są. A miód w herbacie? Bo to też taka stosowana od dawien dawna metoda, prawda? Świetna metoda, proszę Panią, z tym, że jedno zastrzeżenie. Herbata nie może być zbyt gorąca. Jeżeli ona się już nadaje do picia, możemy ją przytknąć do ust i nas nie parzy, to od biedy można już tam wkładać miód i rozpuszczać, ale wtedy, bezpośrednio przed użyciem, ale wtedy nie ma tych wartości, które się namnażają przez okres kilku godzin przed spożyciem, prawda?
Tak samo kawa czy gorące mleczko. Babcie nas kiedyś leczyły gorącym mleczkiem z miodem. Błąd, proszę Państwa. Babcie tego nie wiedziały. Dzisiejsza nauka to udowodniła, że temperatura wysoka zabija, a więc gorące mleko też zabija pewne składniki miodu. Gdzie mamy dostać ten dobry miód? I to jest pytanie. I to jest pytanie. Proszę Państwa, ja jestem w tym momencie w bardzo trudnej sytuacji. Nie chciałbym tu nikogo nie przekreślać. Jak widzicie Państwo, miód o tej porze, jeśli Państwo go nie macie u siebie, powinien być skrystalizowany. Każdy miód, wcześniej czy później, przechodzi proces krystalizacji, to znaczy z lejącego staje się nielejący. Nie wszyscy o tym wiedzą. Wielu ludzi myśli, że jak miód jest skrystalizowany, nazywa go nawet cukrzonym, że jest to miód z cukru, zwłaszcza miód jasny. Wiele polskich miodów, zwłaszcza wiosennych miodów, to są miody jasne. Wygląd zewnętrzny wskazywałby na to, że tam jest rozpuszczony miód, to znaczy, że ten miód jest zrobiony z cukru. I tak czasem niestety bywa, proszę Państwa, chociaż kiedyś pszczelarze byli bardzo uczciwi, słynęli z tego, ale to temat oddzielny. Proszę Państwa, kupując miodek o tej porze, powinniśmy kupować miód skrystalizowany, nie lejący, podkreślam, ponieważ ten lejący, często lejący dlatego, że pod publiczkę, klientom, którzy szukają lejącego, producent, a może i pośrednik, handlarz miodem, rozgrzał go, by powiedzmy, klient go kupił, no bo nie lejącego nikt nie chce kupić, jak słyszeliśmy. A poza tym, proszę Państwa, w supermarketach bywa miodek przywieziony z innych krajów. Często są to kraje bardzo dalekie od nas położone. No myślacie się Państwo, co mam na myśli, gdzie nie przestrzega się żadnych przepisów, gdzie ten miodek nasyca się niedojrzały często miodek lejący, bo znowu jest tu klient, prawda, odbiorca końcowy, żeby się nie rozkładał, bo często miodek niedojrzały, a więc posiadający dużą ilość wody ponadnormatywną, on fermentuje, proszę Państwa, i żeby do tego nie dopuścić, nasyca go się środkami konserwującymi, a najczęściej jest to jakiś antybiotyk, czyli najpowszechniej chloramfenikol, zwany u nas detromycyną, która jest wycofana z produkcji przez Światową Organizację Zdrowia. Ale państwo, o którym mówię, nie przestrzega tych przepisów, proszę Państwa. Chodzi własnymi drogami, jest to mocarstwo potężne i nikt mu nic nie zrobi. A od klienta zależy, czy będzie kupował, czy nie. Stara zasada kapitalizmu mówi, popyt rodzi podaż. My dzisiaj mówimy, mój klient, mój pan. Więc dopóki ludzie będą kupować i szukać tego miodu, trując się nim, zamiast leczyć, no tak długo będzie sprowadzany, mimo takich czy innych przepisów. Ja w to nie wchodzę. Więc reasumując, szukajcie miodu skrystalizowanego, który Państwo nazywacie często cukrzonym. Na przeziębienie najcenniejszy jest miód z lipy, jak Państwo wiecie, bardzo cenny, z maliny, z kwiatków maliny, proszę Państwa. No i bardzo dobry jest ze spadzi, zwłaszcza ze spadzi jodłowej, głównie pod kątem właśnie, żeby się nie przeziębiać. A czy taki przeciętny klient ma szansę kupić te pozostałe wyroby pszczele? Mówię między innymi o propolisie, o którym ksiądz mówił. Ma szansę kupić u pana pszczelarza. Najczęściej są pszczelarza i tam byłoby trzeba go szukać, bo bywa w niektórych sklepach, ale proszę Państwa, propolis dość łatwo, w zależności od tego, z jakiego środowiska pszczoły go pobierają. One mają ograniczony zakres lotu do 2,5 km maksymalnie. W zależności od tego, jak jest przechowywany i jaki ma termin, kiedy był wyjęty z ula, on ulega przedawnieniu, traci właściwości. No i często, kiedy on jest w sklepach pozapszczelarskich albo poza pszczelarzem, on ma dość długi okres od czasu pozyskania go i wtedy zazwyczaj jest już słaby. Jest taki, albo w ogóle nie posiada właściwości leczniczych. Proszę Państwa, są takie sposoby, które można sprawdzić to, ale nie wiem, czy ja mogę mówić jeszcze, bo to wyczerpuje temat. Dokładnie. Ja bym chciała zapytać, czy warto właśnie w gronie swoich znajomych wobec tego mieć pszczelarza pewnie, prawda? Najlepiej byłoby i to uczciwego pszczelarza, który Państwa nie oszuka, jest sumiennym, prawym człowiekiem, na którym możecie polegać, prawda?
I tak byłoby najcenniej, bo to wszyscy pośrednicy są różni, proszę Państwa. No i w związku z tym szukajcie takiego pszczelarza. A na koniec zapytam, czy wy pszczelarze w ogóle chorujecie na takie przeziębienia, grypy? Myślę, że bardzo mało. No chyba, że zdarzają się wyjątki, ale z reguły nie. Jeszcze powiem Państwu tylko tyle, że pszczelarze żyją bardzo długo w swoim czasie. Lekarz medycyny, profesor medycyny dr Gala robił takie badania. To ten lekarz, który leczył między innymi dzieci z Czarnobyla po napromieniowaniu, jakie zawody w Polsce żyją najdłużej. I wyszło, że najdłużej żyją pszczelarze, proszę Państwa. A przysłowie nawet mówi, trochę dowcipne, ale zgodne z rzeczywistością. Widać po buzi, a nawet po chodzie, kto chowany na kluskach, a kto na miodzie. Więc proszę Państwa, wracając, to przysłowie oczywiście oddaje rzeczywistość, kto systematycznie jada minimum łyżkę miodu w różnych postaciach, do słodzenia, do chlebka, do twaroszku, przepraszam bardzo, do sera, do surówek przyrządzania, wcześniej czy później na jego buzi widać zdrowie, bo przecież miód to nie tylko słodycz, nie tylko glukoza, fruktoza czy inne cukry proste, ale proszę Państwa, mnóstwo składników, o których nie sposób w krótkiej audycji powiedzieć, prawda? I tą receptą zakończmy. Nasi widzowie na pewno powinni postawić na ten miód, na produkty pszczele w tym właśnie okropnym sezonie przeziębień i grypy. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Eugeniusz Marciniak. Dziękuję. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo za wywiad. Zdrowia Państwu życzę. Dziękuję.